Iskry Niepodległej to multimedialny spektakl, w którym jest trochę filmu, dużo nowych technologii, są elementy z tradycyjnego muzeum, ponieważ zgromadziliśmy kilka autentycznych eksponatów, które też podnoszą wartość tego spektaklu, ale przede wszystkim Iskry Niepodległej to spektakl o Polakach, którzy zmieniali świat, o Polakach, którzy widzieli więcej, którzy mieli w sobie pewną energię, iskrę kreatywności do tego, żeby zmieniać świat wokół siebie, dokonali czegoś wielkiego. Dziś o nich przypominamy, ponieważ na to zasłużyli, często są w Polsce mniej znani niż za granicą. 3 maja to jest właśnie taką datą, gdzie no wszyscy wiemy, że to święto Konstytucji 3 maja. No i w tych dniach bardzo dobrze, że ta wystawa przyjechała. Zobaczymy połączenie historii z nowoczesnością. Tu mamy zobaczyć i Ojców Niepodległej, i ludzi kultury, nauki, sportu. Także myślę, że to będzie ciekawe takie połączenie właśnie historii z nowoczesnością. Czego pan oczekuje po tej szczególnej wystawie? Jak mogą zareagować na nią płocczanie? Prawdopodobnie zareagują, tak jak jeżeli ktoś był w Muzeum Powstania Warszawskiego, to wie, że to jest taki nowoczesny sposób podania tej naszej historii, nie tak też odległej. I myślę, że tutaj będzie podobnie. Orlen kolejny raz już uczestniczy w promowaniu historii Polski. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ to jest nasze DNA, to jest nasza powinność. Jesteśmy spółką Skarbu Państwa, w związku z tym cieszymy się, że możemy uczestniczyć i realizować takie projekty, które właśnie będą kultywowały i pielęgnowały naszą polską historię, polską tradycję, a przede wszystkim osobowości polityków, sportowców, osoby znane, ważne, które miały wpływ na kształtowanie naszej historii na przestrzeni tych lat zdobywania niepodległości Polski. Ten projekt przygotowany jest w takiej specyficznej, bardzo nowoczesnej formie. Sądzi pani, że to pomoże dotrzeć również do młodego pokolenia? Tak, zdecydowanie. Mamy taką nadzieję, że właśnie taka interakcja, taka wirtualna rzeczywistość pozwoli rzeczywiście dotarcie w taki sposób ciekawy, atrakcyjny, szczególnie osobom młodym, bo to ich powinno przede wszystkim zaciekawić. Nie tylko i wyłącznie wykłady, które również są ważne, bo szczególnie osobowości, osoby, które przeprowadzają, są autorami takich projektów, są ważne. Natomiast tutaj chcielibyśmy przekazać kawałek historii, szczególnie w kontekście znanych osób, które miały wpływ na kształtowanie naszej niepodległości, rzeczywistości, w której teraz żyjemy, w sposób tak atrakcyjny, tak ciekawy, który mam nadzieję, że wszystkich zaciekawi, nie tylko tych najmłodszych, ale również całe rodziny, osoby dorosłe. Codziennie od 1 do 4 maja włącznie jesteśmy tutaj na terenie stacji paliw Wyszogrodzka 123. Codziennie od 10 do 18. Ostatniego dnia 4 maja kończymy o godzinie 16. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie, szczególnie w okolicach 3 maja, jest to bardzo ważne. Ile miast odwiedzi Iskra Niepodległej? Mamy nadzieję, że jak najwięcej. To jest oczywiście projekt wieloletni. W tym roku mamy ambitny plan odwiedzić 100 miejscowości w całym kraju. Takich ciężarówek, jakie stoją za mną, są 2. I równolegle przemierzają trasy w całej Polsce, więc w porównaniu z poprzednim naszym projektem mobilnym, wirtualny teraz historii, idziemy krok dalej i mamy nadzieję, że te mobilne naczepy ze spektaklem multimedialnym będą służyć jak najdłużej. Mieliśmy okazję oglądać już ten faktycznie wspaniały spektakl. Co było najtrudniejsze w jego przygotowaniu? W związku z tym, że tutaj wszystko jest zaprojektowane i wyprodukowane pod ten projekt, nie mieliśmy troszkę punktu odniesienia, więc wydaje mi się, że takim największym wyzwaniem było pogodzić to, co chcemy opowiedzieć, czyli w 20 minutach historię bardzo, bardzo wielu osób. To jest bardzo trudne narracyjnie do uchwycenia, a potem przełożyć to na
na technologię, na system technologiczny, na powiedzmy maszyny, które są potrzebne do tego, żeby w danym momencie różne rozwiązania się, nie wiem, pojawiały na tych ścianach ekspozycyjnych, więc tych wyzwań było sporo. Ja traktuję ten spektakl jako taki barwny teledysk. On jest, w 20 minut przejeżdżamy przez bardzo różne dziedziny życia, dziedziny działalności, ale to jest po to, żeby odbiorcy, którzy mają różne zainteresowanie, żeby każdy wyciągnął z nich coś dla siebie, żeby wrócił do domu i zgłębił biografię postaci, która go szczególnie zainteresowała. Pomagamy w tym poprzez naszą stronę internetową iskryniepodległej.pl, gdzie biogramy tych postaci można zgłębiać, można dalej się nimi inspirować. Ile osób pracowało ogółem nad tym projektem? Powiem ogólnie, na pewno kilkadziesiąt, ponieważ to jest rzeczywiście najpierw praca do tego, żeby wyprodukować taką naczepę z rozsuwanymi symetrycznie ścianami. Potem cała rzesza inżynierów, techników, mechaników do tego, żeby ten system technologiczny wewnątrz potrzebny do spektaklu zamontować. Bardzo wielu programistów, animatorów, którzy przygotowali te grafiki, materiały filmowe, materiały audio. Więc na pewno, to jest na pewno rzesza kilkudziesięciu, może nawet kilkuset osób, ale pomagała też, że tak powiem, wkraczająca coraz mocniej do naszego świata sztuczna inteligencja, która wspomogła nas w przygotowaniu niektórych z tych grafik tak, żeby wyglądały jak najbardziej też tak, można powiedzieć, futurystycznie, żeby też przyciągać oko, żeby wzbudzać emocje.